Aktualności i wydarzenia. Samorząd, gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Sierpnia przybywał Pan z wizytą partnerską w gminie Rosenthal w Niemczech. Czego dotyczyła wizyta? Wizyta dotyczyła wspólnego wniosku, który jest złożony przez gminę Rosenthal w euroregionie Nysa, tej części niemieckiej, a sam wniosek dotyczy realizacji takiego projektu środkowoeuropejskie miejsca pielgrzymkowe. I projekt zakłada wydanie kalendarza i informacji o tych miejscach pielgrzymkowych, przy czym te miejsca pielgrzymkowe są na terenie 4 państw: Niemiec, Austrii, Czech i Polski. I w tym roku dołączyliśmy do tego projektu na zaproszenie właśnie tej gminy Rabitz-Rosenthal. I ta wizyta była związana z zakończeniem tego projektu. Efektem tego są kalendarze na 2014 rok i na tym kalendarzu jest umieszczony Krzeszów jako to miejsce pielgrzymkowe. 2 miesiące są poświęcone Krzeszowowi. Opis tych kalendarzy rozprowadzamy w Polsce, to znaczy przez naszą gminę 500 sztuk, ale w sumie jest ich wydanych 4 tysiące w tych poszczególnych państwach, o których wspomniałem, Europy. Do tego jest wydana taka ulotka w nakładzie 4 tysięcy sztuk, w której się mówi o tych miejscach pielgrzymkowych, w tym również o Krzeszowie. Jest to wydane w czterech językach, jest dystrybuowane, właśnie rozdawane w miejscu w Domu Obsługi Pielgrzyma w Krzeszowie oraz u nas w Biurze Promocji Gminy Kamienna Góra. Innymi słowy, promocja naszego Krzeszowa po tych miejscach w czterech państwach Europy. Panie Wójcie, rok szkolny tuż, jak wyglądają przygotowania do przyjęcia nowych uczniów w gminie Kamienna Góra? Jako gmina jesteśmy odpowiedzialni za tą część materialną w oświacie, czyli przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, a więc przeprowadzenie tych potrzebnych remontów, które we wakacje przeprowadzaliśmy. I powiem, że mamy wszystko zapięte na ostatni guzik. Największym remontem był remont kuchni w zespole szkół w Krzeszowie i powiem, że ten remont pochłonął 400 tysięcy, dokładnie 430 tysięcy złotych, dlatego że była tam zmiana ogrzewania, przejście na ogrzewanie gazowe, jako że w Krzeszowie mamy już dostępność gazu przewodowego. I ta inwestycja też jest już zakończona, odebrana. Również remonty dachów na dwóch halach sportowych w Krzeszowie i w Pisarzowicach. W Krzeszowie zakończony, w Pisarzowicach jest na ukończeniu, ale to nie ma jak gdyby związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Poza tym myślę, że do 2 września ten remont dachu też będzie zakończony. Panie Wójcie, w mediach słyszy się często o zwolnieniach mających miejsce w oświacie. Czy w gminie również są takie sytuacje? Rzeczywiście bardzo dużo, to jest bardzo aktualny medialnie temat. Dzisiaj różne opcje w różny sposób interpretują to, czy można się było przygotować, czy nie można. Ja odpowiadam za to, co się dzieje w gminie. U nas żadnych zwolnień nie ma, dlatego że sprawę oświaty i tych przewidywanych tego niżu demograficznego, czy poszczególne lata, mamy również w niektórych latach dodatni przyrost naturalny. W związku z tym te sprawy są u nas uregulowane, my mamy, powiedziałbym, nawet nieoptymalną, a bardzo dobrą sytuację, jeżeli chodzi o i zatrudnienie nauczycieli, i ilość uczniów w oddziale. Przypomnę tutaj, że średnia ilość uczniów w klasie, w gimnazjach, w szkołach podstawowych gminy Kamienna Góra to jest 18. To jest bardzo dobra sytuacja, jeżeli chodzi o nauczanie, ale również o identyfikację tego ucznia. U nas nie ma anonimowości,
ani też nie przewidujemy żadnych zwolnień czy likwidacji szkół. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie Przewodniczący, co będzie tematem 32. sesji Rady Gminy Kamienna Góra? Tematem 32. sesji Rady Gminy Kamienna Góra głównie jest sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku. I już o komisjach wiemy, że budżet wykonywany jest prawidłowo, dochody nie stanowią zagrożenia, wykonane są w granicach 48-49%. Jedyne zagrożenie realne jest dochody z dotacji eksploatacyjnej, z opłaty eksploatacyjnej. Te rzeczywiście mogą być zagrożone i mogą być niewykonane na koniec roku. Następnym tematem będzie przygotowanie do szkół, do roku szkolnego 2013-2014. Następnym tematem będzie również pomoc stypendialna w roku 2013-2014 oraz podjęcie uchwał, z głównych uchwał uchwała w sprawie zmian w budżecie, uchwała dotycząca przyjęcia planu zagospodarowania terenu górniczego Ogorzelec 4 oraz uchwała o dzierżawach na kolejne 3 lata dla dzierżawców w naszej gminie. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Przygoda z Dąbrówką zaczęła się w 2011 roku. Wtedy po raz pierwszy zadebiutowała animowana postać Dąbrówki, 12-letniej dziewczynki, która opowiada dzieciom, jakie atrakcje można zobaczyć w Kamiennej Górze, w gminie Kamienna Góra, w powiecie kamiennogórskim. I po raz pierwszy ta postać pokazała, jak, w jaki sposób bawić się i poznawać ten region. Do współpracy w 2011 roku zaprosiliśmy lokalnych tutaj artystów. Mówię tutaj o ilustratorze, grafiku, panu Krzysztofie Olszaku oraz pani Sławomirze Klianowicz-Marciniec, która napisała tekst. I wówczas w 2011 roku ten projekt skończył się dużym sukcesem, ponieważ przeszło 4000 egzemplarzy przewodnika. Ja wspomnę, że to był pierwszy tego typu przewodnik turystyczny dla najmłodszych. Rozszedł się bardzo szybko. W związku z tym zaprosiliśmy również te same dwie osoby do współpracy, aby kontynuować ten temat, aby Dąbrówka po raz kolejny opowiedziała dzieciom historię tego terenu, ale w nowej odsłonie, w nowej formule. I ta nowa formuła prezentowana jest w tym projekcie. Mowa tutaj o najciekawszym, myślę, produkcie tego projektu, czyli o grze planszowej. Jest to pierwsza również w naszym regionie przygodowa gra planszowa. Jest to gra dosyć skomplikowana dla dzieci, które ukończyły 7 rok życia, czyli już potrafią samodzielnie czytać. Gra przygodowa w stylu Eurobiznes, Monopoly, gdzie zbiera się punkty, gdzie rozwiązuje się zadania, gdzie nowe umiejętności się zdobywa. Jest to gra dla 4 osób, czyli można całą rodziną grać na co najmniej godzinę grania. I tą grę wykonaliśmy w 500 egzemplarzach. Tutaj pojawiają się oprócz Dąbrówki postaci Cystersa, Tkacza, Krasnala, czyli wszystkie symbole naszego regionu. Uzupełnieniem tej gry są kolorowanki. Wydaliśmy 2000 egzemplarzy broszurek 32-stronicowych i tutaj na kartach tej kolorowanki znajdują się również symbole ziemi kamiennogórskiej. Są to postaci symbolizujące nasz region, są to obiekty architektoniczne, które również są symbolami. Jest to fauna, flora charakterystyczna dla tego regionu. Każda ilustracja opatrzona jest również jednozdaniowym, dwuzdaniowym opisem, zrozumiałym dla dzieci, tak aby oprócz tej zabawy w postaci kolorowania również był ten efekt edukacyjny spełniony. Uzupełnieniem oczywiście do kolorowanych są kredki, są to komplety 6 kredek pakowanych w pudełeczka, opatrzone również postacią Dąbrówki, tak aby wszystko tworzyło jedną całość. Słodką promocją są również krówki z postacią Dąbrówki. Te krówki rozdawaliśmy na oficjalnym zakończeniu projektu, które miało miejsce na imprezie z Lot Krasnali w ostatnią sobotę lipca. Tam podsumowaliśmy oficjalnie projekt, tam dzieci po raz pierwszy mogły otrzymać kolorowanki, mogły wygrać grę, ponieważ grę otrzymywały tylko i wyłącznie dzieci, które uczestniczyły w konkursie na najciekawsze hasło promocyjne.
promujące turystykę na ziemi kamiennogórskiej. I tam również mogły dowiedzieć się szczegółów dotyczących Dąbrówki. Zaktualizowaliśmy również stronę internetową dotyczącą Dąbrówki. Przypomnę www.ziemiakamiennogorska.pl. Tam są elektroniczne wersje wszystkich publikacji do pobrania, kolorowanek, przewodniku również, który no już wspomnę, że nakład się wyczerpał, więc już jest niedostępny, ale wersji elektronicznej jak najbardziej. I ciekawostka, wykonaliśmy spot informacyjny, spot promujący cały projekt. Jest to 30-sekundowa produkcja. Cały projekt kosztował 32 tysiące złotych. 80% tej kwoty jest to kwota dofinansowana ze środków unijnych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Projekt jest na etapie już rozliczenia, no i my powoli już planujemy, w jakiej kolejnej odsłonie Dąbrówka znowu pojawi się na naszym lokalnym rynku, w jaki sposób nowy będzie zapraszała dzieci do uprawiania turystyki. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, wspaniała impreza w dniu dzisiejszym się odbywa na skałkach gorzeszowskich. No to już tradycja, dlatego że to jest 11 zlot krasnali, a w tym roku o tyle dla mnie osobiście bardziej wesoła impreza, dlatego że dorobiliśmy się wspólnie z gminą Lubawka tej oto sceny pełnowymiarowa, duża scena. W związku z tym tego typu imprezy, uroczystości najróżniejsze po obu gminach, tam w terenie, w plenerze, no będą już o tyle bezpieczne, że nie trzeba się będzie zbyt mocno liczyć z pogodą i to jest bardzo ważne. Tak jak zwykle są krótkofalowcy, pozdrowienia od syna króla Jordanii, na cały świat impreza jest znana, łączą się już od 2 dni. Także akurat w tym roku jest jeszcze drugi powód do zadowolenia, a mianowicie efekty zaangażowania Nadleśnictwa, koło łowieckiego Knieja, mieszkańców Gorzeszowa, Dobromyśla, okolicznych miejscowości, taki zryw jak gdyby, żeby zadbać o to miejsce, żeby to, co jest rezerwatem, można było spokojnie pooglądać, ale też kulturalnie usiąść, posilić się, rozpalić ewentualnie ognisko. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w gospodarstwie agroturystycznym Mała Chatka w Krzeszowie u państwa Danuty i Rafała Stanek. Co wyróżnia państwa ofertę na tle pozostałych w regionie? Witamy w gospodarstwie agroturystycznym Mała Chatka w Krzeszowie. Znajduje się ono w bezpośredniej bliskości Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jest to piękna, późnobarokowa świątynia z przebogatym wnętrzem, nazywana europejską perłą baroku. Nasza działalność agroturystyczna jest prowadzona dopiero od 1,5 roku. Domek jest położony przy ulicy Cysterskiej w spokojnej okolicy na działce z ogrodem. Dysponujemy 3 pokojami, w każdym jest łazienka. W chatce jest aneks kuchenno-jadalny wraz z kominkiem oraz dostęp do bezprzewodowego internetu. Dla naszych małych gości przygotowaliśmy zjeżdżalnię, piaskownicę, bramki do gry w piłkę. Ponadto agroturystom oferujemy boisko do gry w siatkówkę i badmintona, huśtawki, miejsca do wypoczynku nad parasolem, leżaki, altanę ogrodową, a także rowery. W sezonie zimowym wypożyczamy narty zjazdowe i wskażemy stoki narciarskie. Chcemy zaprosić wszystkich chcących zakosztować wiejskiego, ale także i górskiego klimatu, ponieważ znajdujemy się w kotlinie na wysokości 465 metrów nad poziomem morza w Sudetach Środkowych do Krzeszowa. To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.